Maroko jest krajem kontrastów. Różnice widać w architekturze, jak i również w mieszkańcach. Są one jednak dużo bardziej zauważalne niż te w krajach europejskich. Nieraz napotkałem na sytuację, gdzie po wyjechaniu z pięknego, dużego miasta za kilka minut trafiłem na wioskę, w której bieda aż koliła w oczy. I tutaj nie jest to nic dziwnego. Można by pomyśleć, że to nic wielkiego, że miasta się od siebie różnią, ale co jeśli powiem wam, że takie sytuacje występują w obrębach danej miejscowości? Nawet najpiękniejsze i największe miasta Maroka posiadają mediny. Są to odpowiedniki naszych polskich starych miast. Są one ogrodzone murami, co dodatkowo potęguje wrażenie wejścia w zupełnie inny świat, gdzie nie jest już tak schludnie i kolorowo jak wreszcie miasto. Co do ludzi, to największym problemem było dla mnie wyróżnienie klasy średniej. Nie byłbym w stanie wskazać kogoś należącego do niej, gdyż mieszkańcy dzielili się w zasadzie na dwie grupy. Duża część to ludzie biedni, co widać na pierwszy rzut oka. Wiecie, stare, znoszone ubrania, wychudzeni, proszący na każdym kroku o pieniądze. Tuż obok nich pojawiali się ludzie niezwykle schludni, ubrani w garnitury, koszule, czy markowe ubrania, jakich nie powstydziłby się nie jeden Europejczyk. Wszystkie te kontrasty na początku mogą zdawać się dziwne, lecz dzięki temu Maroko zaskakuje nas na każdym kroku i jest niezwykle oryginalne na tle innych państw.